Wysoka Izbo, 27 sierpnia senator PiS, a prezes SKOK-ów Grzegorz Bierecki na konferencji zarzucił, że chcemy wprowadzić nadzór KNF-u nad SKOK-ami, argumentując to tym, że nie powinno się oddawać prywatnych spółdzielczych kas pod nadzór państwa. Następnego dnia PiS organizuje konferencję i grzmi: dlaczego nie objęliśmy nadzoru państwa i służb prywatnej firmy Amber Gold? Pytam, czy to nie jest hipokryzja? To, że nie było problemu ze SKOK-ami, to bardzo dobrze. Ale jaką mamy gwarancję, że nie będzie ich w przyszłości? Czyż nie żyjemy w czasach, kiedy gospodarka i otoczenie stabilnymi nie są? Analizując aktualne wydarzenia, musimy dążyć do wzmocnienia sektora bankowego, musimy wzmocnić bezpieczeństwo depozytów Polaków, wszędzie tam, gdzie je lokują. W każdej dziedzinie, ale głównie finansowej, jeśli ktoś nie jest przejrzysty, może być podejrzewany o to, że chce coś ukryć. Dlatego pytam, czy zrozumiałe jest, że SKOK-i tak bardzo się bronią przed hasłem „sprawdzajcie”?